Ja miałem już okazję kilka razy rozmawiać z ludźmi za granicą, przypadkowymi, w sytuacjach towarzyskich, gdy oni nawet nie wiedzieli, że ja się zajmuję filmem i pytali mnie, skąd jestem. Gdy mówiłem, że jestem Polakiem, to wykrzykiwali Ida. Nie wykrzykiwali Wałęsa, jak do niedawna się krzyczało, albo Solidarność, tylko wykrzykiwali Ida, bo widzieli ten film. Ida to jest film z całą pewnością artystyczny. Możemy o takim kinie powiedzieć, że to jest kino nie tylko polskie. To jest kino autorskie i to jest kino artystyczne, a nawet powiedziałbym poetyckie. I wielkie zwycięstwo nasze wszystkich polega nie tylko na tym, że polski film otrzymał Oscara w tym roku, ale że to jest właśnie taki film, który opowiada o Polsce, o bardzo trudnych sprawach relacji polsko-żydowskich w Polsce w sposób niepublicystyczny, do czego mamy skłonności, a publicystyka zawsze zacietrzewia, zawsze doprowadza do agresji, tylko poetycki. A poezja ma to do siebie, że łagodzi i że potrafi namówić do spojrzenia z góry. Ja zaczynam coraz bardziej lubić Pawła Pawlikowskiego, nie tylko za to, że jest dobrym reżyserem, ale za to, co mówi, bo on mówi w taki sposób niepokorny. Właściwie każda jego wypowiedź budzi jakieś wątpliwości. Ja się przez chwilę żachnąłem w środku nocy, kiedy usłyszałem, że no tu u nas w Polsce to już na pewno wszyscy pijani z tej radości. I pomyślałem sobie, no znowu jednak poszło hasło w świat, że Polak to wódka. I nawet ponieważ to już był środek nocy, przez sekundę pomyślałem, może to Lewiatan wygrał, bo Lewiatan jest rosyjskim filmem, a tamten to pijaństwo jest bardziej uzasadnione niż w Polsce. No ale potem pomyślałem sobie, na taki urok Pawła Pawlikowskiego, że lubi niepoprawnie mówić. Z jednej strony mógł troszkę tak trącić Amerykanów, ale w następnym zdaniu trącił Polaków. To, że dwa filmy Łukasza Żala znalazły się w konkurencji oscarowej, zostały nominowane, to znaczy i Ida, i Joanna, i on sam jeszcze został również nominowany, no to jest po prostu jakiś niewyobrażalny sukces. Rok temu nawet nie moglibyśmy sobie pomarzyć o czymś takim. Oczywiście, że Polska Szkoła Operatorów jest znana w świecie i od lat polskie nazwiska stają się nazwiskami międzynarodowymi i robią filmy hollywoodzkie, ale tym razem to były nominacje i to było dostrzeżenie polskiego operatora młodego pokolenia za to, co zrobił w Polsce, a nie w Hollywood. I za to, co zrobił w sposób niesłychanie poetycki i niezgodny właściwie z aktualnymi trendami takiego dużego, efektownego kina. Czyli docenienie było totalne. I nie mamy prawa dzisiaj robić nic innego poza cieszeniem się, bo właściwie na każdym froncie mamy powody do radości, a Ida jest oczywiście zwieńczeniem tej radości.